Rozmowa poranka. 12 po 8. Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jeśli chodzi o interwencję strażaków, to apogeum dopiero przed wami, bo na razie to jest tak, że mamy dość ciepłe dni, noce bardzo zimne. Ta dziś to już tak zimna jak w grudniu niemalże. Ale to już jest ten moment, kiedy rzeczywiście to natężenie odczuwacie? Tak, praktycznie we wrześniu mieliśmy pierwsze zgłoszenie, jeżeli chodzi o zatrucia tlenkiem węgla bądź wyjazdy do pożarów, najczęściej sadzy w kominach. Natomiast takie apogeum zaczyna się w sezonie grzewczym, który liczymy od października do marca i wtedy tych wyjazdów Straż Pożarna co roku notuje bardzo dużo. W zeszłym roku mieliśmy spadek nieznaczny. Więcej było pożarów niż wyjazdów do miejscowych zagrożeń, czyli tam, gdzie nie ma ognia, gdzie nie ma pożaru, czyli najczęściej potrucia tlenkiem węgla. Tych pożarów było zdecydowanie więcej i z tych pożarów z kolei zdecydowana większość, to jest praktycznie 90%, to są niestety w dalszym ciągu pożary spowodowane nieszczelnością lub niedrożnością przewodów kominowych, czyli najczęściej po prostu sadze w kominie. To jest pewnie kwestia, o której kominiarze mieliby sporo do powiedzenia. O urządzenia grzewcze należy dbać, to jest obowiązek, to jest prawnie zresztą też zapisane, no tylko to jest teoria, a praktyka to jak wygląda? Jak pani obserwuje jako strażak? No tak jak już wspomniałam, no niestety z roku na rok ta świadomość naszych mieszkańców, naszego regionu wzrasta, jeżeli chodzi na przykład o montowanie czujników w domu. Tutaj zauważamy z roku na rok, że tych czujników jest coraz więcej, bo też jeżeli dostajemy zgłoszenie właśnie do wyjazdu, to często jest to zgłoszenie, bo zapiszczał w mieszkaniu czujnik tlenku węgla albo ktoś zauważył u siebie jakieś objawy, które mogłyby wskazywać na zatrucie. Natomiast no niestety, ja to też co roku powtarzam przy różnych okazjach wystąpień w mediach, że co roku niestety te przyczyny są w dalszym ciągu takie same. Tak? Czyli jakby mamy większą świadomość, ale no mało z tym robimy albo niewiele z tym robimy. Czyli to jest właśnie niedrożne, nieszczelne przewody kominowe, niesprawne urządzenia grzewcze. Mówimy tutaj o najczęściej przepływowych podgrzewaczach wody, bo jeżeli dochodzi do zatruć w domach, w mieszkaniach, to najczęściej przyczyną jest przepływowy podgrzewacz wody, który znajduje się w łazience, bądź piec, który znajduje się gdzieś tam w mieszkaniu, ale musimy o tym pamiętać, że do zatruć tlenkiem węgla dochodzi przez cały rok, bo tlenek węgla pojawia się we wszystkich, może pojawić się w urządzeniach, w których następuje proces spalania, czyli również kuchenki gazowe, które znajdują się w pomieszczeniach kuchni. Tak? Musimy o tym pamiętać, że tlenek węgla to nie jest problem tylko i wyłącznie w sezonie grzewczym, ale występuje przez cały rok i przez cały rok warto dbać o te urządzenia, warto robić przeglądy, które zresztą, tak jak pan wspomniał, wymagane są również przepisami i przede wszystkim, tak jak mówię, dbać o to, żeby te urządzenia były sprawne, żeby przewody kominowe były szczelne i drożne. A w liczbach jak wygląda ten rok, ten sezon grzewczy, jeśli chodzi o tlenek węgla, na razie? Ten sezon dopiero nam się rozpoczął, tak? To można powiedzieć, są pierwsze dwa tygodnie. Choć w październiku już było kilka takich zdarzeń. Mamy odnotowane około 30 zdarzeń. To są zarówno te miejscowe zagrożenia, czyli podtrucia, stricte podtrucia tlenkiem węgla, jak i pożary właśnie najczęściej z przewodów kominowych. No i niestety również już odnotowaliśmy pierwszą ofiarę śmiertelną tlenku węgla. O tych czujnikach chwilkę chciałbym porozmawiać, bo są czujniki pewnie i czujniki, jak z każdym urządzeniem. To co taki czujnik powinien mieć, który się kupuje? No przede wszystkim powinien mieć atest i certyfikację na polski rynek, instrukcję w języku polskim.
Tak to, jak co pan pani wspomniał. Mówi, sugeruje, że sprzedaje się jeszcze takie bez certyfikacji. Nie wiem, natomiast wiem, że musi mieć, tak? Czy są na rynku, nie wiem, nie sprawdzałam takie. Natomiast dobry czujnik powinien mieć również przycisk testu sprawdzający, czy czujka działa. Warto, żeby miał taki przycisk i sygnalizator, taką diodę, która wskazuje nam zużycie baterii, ponieważ najczęściej to są czujki autonomiczne, czyli które działają na baterie i po prostu te baterie co jakiś czas trzeba wymieniać i sprawdzać, bo czujka musi być po prostu sprawna. To są przypadki, że ta czujka się odzywa, no wyje, mówiąc wprost, ktoś nie wie, co się dzieje, wtedy wy przyjeżdżacie, a tutaj się okazuje, że to tylko baterie? I bardzo dobrze, że dzwoni, bo zawsze należy w momencie, kiedy czujnik daje sygnał, to jest taki piszczący sygnał ciągły, daje ten sygnał, to trzeba zadzwonić po służby. No chyba, że tak jak mówię, no mamy ten sygnalizator, że bateria się wyczerpała i jesteśmy w stanie to sprawdzić. Jeżeli nie jesteśmy pewni, zawsze należy zadzwonić po służby. My przyjeżdżamy i sprawdzamy. Wykonujemy pomiary specjalnymi detektorami. Te pomiary wykonujemy również w mieszkaniach poniżej i powyżej, bo tlenek węgla przedostaje się przez stropy, przez przewody kominowe. I często też bywało tak, że czujnik odzywał się na przykład u sąsiada, który miał taki czujnik, a tlenek węgla wydobywał się z mieszkania gdzieś zupełnie obok. Czyli konsekwencji nie ma, nie musi się ktoś martwić, absolutnie. Ja im będę głowę zawracał. Lepiej wykonać ten telefon, bo też zdarzały się przypadki, że czujka dawała sygnał przez parę dni, została, za każdym razem była przez właścicieli wyłączana, po czym no niestety po paru dniach dochodziło do tragedii, czyli potrucia tlenkiem węgla, bo okazywało się, że ten tlenek się już od kilku dni wydobywał. Za nami jest pandemia, czyli 2 lata zdalne w różnych dziedzinach. Trochę to spowolniło te wasze akcje edukacyjne? No niestety tak. Powiedziałem ponieważ, za nami, a ona przecież ciągle jeszcze jest. Ponieważ kampania, którą prowadziliśmy pod auspicjami pana wojewody śląskiego, prowadziliśmy w szkołach dla klas 1-3. No niestety z powodu pandemii musieliśmy się wycofać ze szkół i szkoły były, jak wiemy, zamknięte przez jakiś czas, więc nie było możliwości wykonywania, robienia tych zajęć. Natomiast w tej chwili z tym programem przeszliśmy na portale społecznościowe, jesteśmy na Facebooku, także wszyscy zainteresowani, również tutaj zwracam się do szkół, do nauczycieli, do dzieci, do uczniów, mogą sobie na tej platformie pełny ten program znaleźć. Czyli czym skorupka, to wiadomo. Ostatnia jeszcze kwestia, bo przed nami sezon grzewczy taki, jakiego nie było od dawna, to znaczy o cenach opału. Trzeba powiedzieć, że one są bardzo wysokie. Czy to też napawa was trochę niepokojem jako straż pożarną, bo może być tak, że za moment nie wiadomo, co będzie się znajdować w tych urządzeniach grzewczych? No tak, pamiętajmy o tym, że każde urządzenie grzewcze ma instrukcję i pewne przeznaczenie, tak? Musimy wiedzieć o tym, czym możemy w takim urządzeniu grzewczym, czy to kotły, czy piece, palić. No i tutaj oczywiście istnieją obawy, że każde inne paliwo może spowodować awarię takiego urządzenia, w konsekwencji na przykład pożar. No zobaczymy, jak to będzie. Tak jak mówię, no na razie wyjeżdżamy przede wszystkim, jeżeli chodzi o pożary, do pożary sadzy, niestety sadzy w kominach, czyli po prostu przede wszystkim należy pamiętać o czyszczeniu tych przewodów, więc należy pamiętać o tym, żeby zaprosić do swojego domu kominiarza. W mieszkaniach, w budynkach wielorodzinnych jest to obowiązek zarządcy, w budynkach jednorodzinnych jest to obowiązek właściciela. A my w miarę rozwoju sezonu grzewczego pewnie jeszcze nie raz będziemy wracać do tematu. Aneta Gołębiowska, Śląska Dziękuję Komenda bardzo. Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio M 107,6 FM.